Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że wszystko będziecie dobrze widzieć, bo zawsze mam z tym problem, jak to wszystko poustawiać, żeby było dobrze widać, ale mam nadzieję, że jest ok. No i dzisiaj, słuchajcie, chciałabym Wam pokazać produkty, bez których nie wyobrażam sobie funkcjonowania w naszym domu. I są to, będzie to kilka dosłownie produktów, ale wszystkie są dla mnie tak samo ważne i wszystkie po prostu kocham miłością bezgraniczną i naprawdę jakby je, którąś z tych rzeczy wycofano albo nie mogłabym ponownie kupić, no to byłby ogromny smuteczek. Nie przedłużając, zaczynamy. Słuchajcie, ja sobie będę tak tu sięgać, bo tutaj sobie tak poukładałam trochę rzeczy. No i słuchajcie, pierwszą rzeczą są produkty marki Shamasa, bo w ogóle chciałabym zacząć od tego, że nie wyobrażam sobie mojego domu bez zapachu. I zapachów w różnej formie, właśnie te różne formy Wam pokażę, które używam. Coś, co kocham naprawdę ogromnie, już Wam o tym mówiłam. Właśnie pług przejeżdża, bo jest u nas śnieg, słuchajcie. Dzisiaj jest 26 dzień lutego i napadał nam śnieg dzisiaj. Także nie wiem, jak u Was, dajcie znać. Mniejsza o to, wracajmy. Mgiełka do relaksu, dobranoc, pchły na noc. Uwielbiam te nazwy. Produkt nie zapewnia kolorowych snów, ale może sprawić, że noc upłynie spokojnie. Taki tutaj mamy opis. No i jest to po prostu mgiełka, którą można popryskać w pomieszczeniu, na poduszkę, na kołdrę. Zobaczcie, ile ja już tego zużyłam. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo lubię ten produkt. On jest przede wszystkim pachnie cytrusowo, co mnie zdziwiło, bo zazwyczaj tego typu produkty pachną bardziej lawendowo. Jak wiecie, ja za lawendą za zbytnio nie przepadam, a tutaj mamy cytrus i taki przełamany taką kropelką dosłownie lawendy, jakichś innych jeszcze zapachów. I tak uwielbiam po prostu ten produkt. Jak mi się skończy, to na pewno na 100% zamówię kolejny. Teraz tak będę sobie odkładać, bo tutaj nie chcę już namieszać. No i kolejne dwa produkty to są takie blendy olejków eterycznych do aromaterapii. Jeden to jest Wesołych Świąt, po prostu się nazywa. Takie maleństwo. Ja go dostałam do testów. I drugi też dostałam do testów. I uwielbiam go. To jest Mr. Smark. 100% naturalny do aromaterapii. Blend olejków eterycznych. Pomocny przy katarze. I on zawiera olejki tymiankowe, eukaliptusowe, cytrynowe oraz lawendowe. Można go po prostu albo poduszkę nim skropić, albo chusteczkę i sobie wąchać, albo właśnie do kominków różnego rodzaju. Też czytałam, że można na stopy posmarować w połączeniu z jakimś balsamem albo z czymś, jakimś innym olejkiem. Ja go używam przede wszystkim do takiego nawilżacza powietrza, który się zawiesza na grzejnik. Wypadło mi słowo. Postaram się wszystkich tych rzeczy w miarę możliwości porobić, jakieś przebitki, zdjęcia, żeby Wam to porzucać, jak ja to robię. No i słuchajcie, to jest naprawdę cudny zapach. Jak wiecie, jak pachnie amol, to pachnie odrobinę lżej, tak przyjemniej dla nosa, bym powiedziała. Bo to jest bardzo wyczuwalny zapach. Ale te olejki są tak wyważone, że to, wiecie, tak jakbyście, jak amol powąchacie, to jakbyście pięścią od razu dostali w twarz i aż po prostu człowieka wykręca, a tutaj czuć te olejki wszystkie, ale to jest tak przyjemne i ja po prostu wlewam sobie wodę właśnie do tego nawilżacza powietrza, wkraplam około tak 10 kropli, czasem więcej, nawet tak, wiecie, jak mi się po prostu wkropli. I wtedy w sypialni, zapomniałam dodać, że to robię, i wtedy tak bardzo delikatnie czuć ten zapach w całej sypialni. Ja, jakby my chyba wszyscy jesteśmy w domu alergikami, więc po prostu pomaga nam to udrożnić nasz nos, i no i ogólnie jest przyjemnie, bo ładnie pachnie, także Wam serdecznie polecam Mr. Smarka, bardzo fajny produkt. Wszystkie te produkty właśnie marki Shamasa Wam polecam, bo są cudowne, są przede
przede wszystkim naturalne i przecudne są zapachy, takie wyważone właśnie, nie są przesadzone ani w jedną, ani w drugą stronę i to jest rewelacyjne, ja w nich to uwielbiam. No i jak jesteśmy przy zapachach, to jeszcze oczywiście Bath & Body Works kocham, no i tutaj mam giełkę właśnie taką do pomieszczeń. I tą zazwyczaj psikam, jak po prostu mają przyjść goście, to gdzieś tam na firankę popsikam, na dywan albo na kanapę troszeczkę. I wiecie, wszyscy jak przychodzą, tak, o, ale u ciebie pachnie, no to właśnie to. Albo psikam na wycieraczkę, którą mam, no wiecie, jak się wejdzie przez drzwi wejściowe, to w takim mini korytarzyku mam taką wycieraczkę i na tą wycieraczkę. Ale to robiłam prędzej, bo teraz mam po prostu dyfuzor zapachowy, taki elektroniczny, taki Airwick. Chciałam wam pokazać, ale to zaraz do tego przejdziemy po kolei. No i oczywiście świece. Ja mam tu akurat jednoknotową Pink Pineapple Sunrise. Uwielbiam właśnie tego typu zapachy, takie owocowe, ale tak naprawdę praktycznie większość świec z Bath & Body Works bardzo, bardzo lubię. Te trzyknotowe są rewelacyjne, bo one po prostu zaczynają pachnieć w pierwszej minucie po odpaleniu. I jeszcze jak je zgasicie, to ten wosk po prostu daje zapach, dopóki nie zastygnie, naprawdę bardzo długo pachnie. One są bardzo mocno wyczuwalne, tak naprawdę bardzo mocno. Ja właśnie między innymi generalnie to u nas świeca się pali jakaś codziennie. Albo jakaś mały votive, na przykład z Yankee Candle, albo no właśnie trzyknotowa, jednoknotowa, praktycznie codziennie zapalam jakąś świecę. No i właśnie jak przychodzą do nas goście, to zawsze, o Jezu, jak pachnie, co to tak pachnie? No i zazwyczaj są to właśnie świece z Bath & Body Works, bo wiem, że one pachną najmocniej, jak je zapalę, to naprawdę w całym domu je czuć i są rewelacyjne. Zarówno jednoknotowa, jak i trzyknotowa pachną cudownie. Nie będę wam mówić zapachów, no bo każdy jakby ma swoje ulubione zapachy, więc tutaj zdania mogą być podzielone, jeśli chodzi o to. No i chciałabym wam pokazać też, z Airwicka wyszły takie nowe spraye i to są te do tych elektrycznych, no jak te dyfuzorów, tylko że dyfuzor jakby już inny pasuje niż te tradycyjne, co były. To są, nie wiem czy tu zobaczycie, bo naprawdę już wszystko się wypsikało, to są takie zapachy na bazie wody. Tutaj miałam białe kwiaty, zapach był bardzo ładny, teraz włożyłam zapach świeża bryza, coś w tym stylu i ta bryza jest ładniejsza od tego nawet. Jedyny problem jest taki, że jeśli będziecie w łazience, na przykład, bo ja mam w łazience akurat te dyfuzory, to jak wam psiknie, no to najlepiej, żebyście się w obrębie tego nie znajdowali, bo on tak dosyć mocno rozbryzguje taką mgiełką i niestety to jest dosyć gorzkie, mi się niestety zdarzyło kilka razy to posmakować. Nie jest to zbyt przyjemne, więc jak słyszę, że się psika, to automatycznie uciekam z łazienki, czekam aż to chwilkę opadnie. Zapach jest piękny, ale no tak jak mówię, w czasie tego psiknięcia najlepiej, żeby się nie pojawiać. A w korytarzu właśnie mam ten tradycyjny, dlatego że kupiłam po prostu zapach tych tradycyjnych wkładów, no i chcę je zużyć, a poza tym zawsze, wiecie, tam gdzie są buty, kurtki, się wchodzi, wychodzi, no to zawsze tak pachnie różnie, a dzięki temu, że ten dyfuzor tam jest, to jest zawsze przyjemniej. Tak, ja wiem też, że one nie są zbyt dobre dla zdrowia, ja to wszystko wiem, co nie zmienia faktu, że bardziej lubię, żeby mi pachniało, niż żeby mi smrodkowało, że tak powiem. Tak więc tak. No i jeszcze pokażę wam ostatnią rzecz, jeśli chodzi o zapachy. To, jeśli ja się nie mylę, mam nadzieję, że nie, to się nazywa lampa Bergera. I to jest coś takiego. O, czekajcie, rozbroję wam to. To się wyciąga. O, widzicie? Tu jest taki jakby knot. Nie, to się tak nie nazywa. No taki sznurek. Tutaj do środka wlewa się płyn. Ja mam taki, tutaj mam akurat Exotic Litchi, ale mam jeszcze kilka innych zapachów. Wkładacie ten knot do środka, czekacie bodajże 15 minut. Chodzi o to, żeby ten cały knot właśnie nasiąknął, ten sznurek, żeby nasiąknął właśnie tym olejkiem, który wlejecie.
I tutaj, jak widzicie, pojawia się takie przebarwienie, jakby jest. No i właśnie to wszystko musi tutaj nasiąknąć, i wtedy to normalnie podpalacie. Ten płomień jest taki dość spory. Właśnie płomień ma być tak około 5 minut, wtedy po prostu zdmuchujecie ten płomień, no i ta część jakby zaciąga przez ten sznurek zapach, i ten zapach jest naprawdę bardzo mocny. Wtedy właśnie przykrywacie to, taką jakby ozdobę, no i też żeby tutaj nikt się nie poparzył. Naprawdę bardzo mocny to jest zapach i to już nie wiem, ja od czasu do czasu stosuję tą lampę, nie za często, bo naprawdę ten zapach jest intensywny. Też było w instrukcji było napisane, żeby wlać tak chyba 3/4, a ja zazwyczaj wlewam nawet 1/3 mniej więcej, bo naprawdę to jest bardzo intensywny zapach. No jak widzicie, ja już tutaj dość sporo zużyłam, bo o, widzicie, już tutaj mi tak tyle zostało. Także naprawdę lubię te lampy, ale bardzo intensywnie pachną, więc nie zawsze mam ochotę na nie, na tak intensywny zapach. O tak, może w ten sposób wam powiem. Dobra, o zapachach już skończyliśmy. Teraz idziemy w... Może zanim pójdziemy w sprzątanie, to wam pokażę jedną rzecz. I jest to, słuchajcie, Blendigo po prostu. Nie dostałam go z żadnej współpracy. Sama osobiście za własne pieniądze go kupiłam. Kupiłam go na Allegro, bo wtedy w ogóle była jakaś promocja. No i wiadomo, wysyłka za darmo. I ja wybrałam sobie fioletowy, on mi się najbardziej podobał. Jeszcze tutaj mam naklejkę oryginalną. Słuchajcie, no genialna rzecz, naprawdę. Co prawda jest mały, ale naprawdę ja go używam może codziennie nie, ale kilka razy w tygodniu na pewno. On jest bardzo mocny i po prostu zblenduje wam wszystko. Kostki lodu, zmrożone owoce. Ja w nim na przykład robię coś takiego, nie wiem czy tak robiliście, sprzedam wam taki tip. Jeśli lubicie herbatę z cytryną i z miodem, to ja robię, zaparzam sobie herbatę i tutaj do tego pojemnika wrzucam sobie miód i właśnie sok z cytryny. I to wszystko blenduje i to się robi taka cudna pianka i to po prostu przelewam wtedy do herbaty. No jakie to jest pyszne, jakie to jest super. No i poza tym różnego rodzaju koktajle, właśnie jak chcę coś wymieszać, no różne rzeczy naprawdę. To jest genialna rzecz, naprawdę wam polecam i jest bardzo mocny. Włączę wam go w ogóle na chwilę. O, tak on chodzi, czyli nawet nie jest zbyt głośny. On tutaj mieści maksymalnie chyba 450 ml. Poza tym czyszczenie jego jest genialne, na pewno już widzieliście nieraz, że po prostu wlewa się wodę, zamyka się go, włącza i on sam się czyści, wylewacie wodę, wypłukujecie i wszystko gra. On się rozkręca cały, więc no jak jest potrzeba, to możecie go całego po prostu umyć. Nie ma problemu, on się bardzo szybko czyści. Ma taką fajną buźkę, nie wiem czy to zobaczycie, bo chyba się będzie odbijać. Tutaj jest taka uśmiechnięta buźka narysowana. Ma też takie stopki tutaj gumowe, że jak postawicie, to on tak się nie telepie na stole. To jest maleństwo, które nawet możecie zabrać ze sobą, nie wiem, do pracy. On jest leciutki, on nie jest wcale bardzo ciężki. Taki, ja wiem ile on może ważyć. No tak na oko, bo nawet nie wiem, nawet nie pół kilo wydaje mi się, gdzieś nie wiem, z 300 gramów, no tak mniej więcej wydaje mi się, ale jest naprawdę genialny, serdecznie wam go polecam, myślę, że powinien być w każdym domu, do różnych takich pierdół dosłownie się nadaje. Czasami wiecie, chcecie coś na szybko zblendować, zrobić, pokroić, czy tam no różne rzeczy i musicie wyciągać wielkie blendery, kielichy, no to jest takie upierdliwe, więc wolicie to już nożem zrobić albo czymś tam, a tutaj ciach, 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 parę sekund i jest zrobione, także super. No i właśnie ładuje się na USB. Tutaj macie, to jest chyba USB typ C, tak? Tutaj się ładuje i też on wystarcza na długo, chyba dłużej niż producent przewiduje, bo ja go próbowałam właśnie na samym początku, jak go kupiłam i naprawdę na wiele razy mi wystarczył tego blendowania, więc naprawdę wam go serdecznie polecam. No i teraz produkty już do sprzątania domu. Pierwszy tak na szybko to jest Domol
i to jest produkt do usuwania tłuszczu. Tutaj jest 750 ml i kiedyś Wam pokazywałam taki produkt właśnie też do usuwania tłuszczu z Faberlic'a. To ten jest lepszy. Faberlic był super, ale ten jest jeszcze lepszy i on jest w ogóle mega tani, bo on chyba poniżej 10 zł kosztuje, wydaje mi się, a jak jest promka, to już w ogóle chyba z 6 zł, tak mi się wydaje, nie chcę kłamać, ale i on jest w ogóle mega wydajny i płytę indukcyjną czyści, tak? Wszystko się błyszczy, wszystko schodzi, dosłownie 4 psiknięcia na całą płytę, a ja mam płytę 80, czyli ja mam tą dużą płytę. Naprawdę 4 psiknięcia na całą płytę i wszystko schodzi, genialne. No i, bo głównie płytę nim czyszczę i piekarnik, no i chyba, że faktycznie jest jakieś coś, wiecie, zatłuszczone, no to też tym jedno psiknięcie i wszystko schodzi. I właśnie w pakiecie z tym używam ściereczki Viledy, które kocham i uwielbiam po prostu. Tutaj były 4 sztuki, jedną wyciągnęłam. Ja ich używam w kuchni, używam ich do wszystkiego. One nie robią smug, rewelacyjne, wszystko zmywają. Te akurat kupiłam w Action za 6 zł bodajże. Naprawdę cena była śmieszna za te 4 ściereczki i pokażę Wam, bo one są dość duże. To nie są takie, wiecie, maleńkie ściereczki. O, one są takie i one są takie grubsze, takie twarde, ale jak je zmoczycie, to one oczywiście miękną. No i naprawdę są genialne. Ja jej, po prostu jak mi się zużywa jedna, biorę kolejną i kupiłam 3 takie opakowania, w których właśnie po 4 ściereczki, żeby już mieć na zapas, bo mówię, śmieszna była cena, a je uwielbiam. One są naprawdę genialne, te ścierki Viledy. No niestety, co jak co, ale Vileda robi to bardzo dobrze i ja kupowałam różnego rodzaju takie, wiecie, zamienniki i z Rossmana właśnie, i z Actiona, i różniste, no i niestety, albo stety, bo w sumie cena nie jest za wysoka, Vileda jest naprawdę najlepsza. No i rzeczy do ścierania kurzu, nikogo z Was nie zdziwię, a jeśli jeszcze tego nie znaliście, to koniecznie, koniecznie musicie spróbować, naprawdę przysięgam Wam, że Wasze życie się zmieni, jeśli kupicie ten produkt. Jest to Swiffer. Na pewno już o nim słyszeliście. Ja o nim słyszałam wiele razy, ale za każdym razem myślałam, a tam takie, wiecie, gadanie, jak to się mówi. No, także, ale postanowiłam, mówię, no dobra, jak tyle osób poleca, to co mi tam, niech stracę, niech spróbuję. No i słuchajcie, kupiłam właśnie ten taki zestaw. Tutaj akurat jest 5 sztuk samych wkładów, ale też kupiłam taki początkowy zestaw, o, nie wiem jak to nazwać, że była właśnie ta rączka i to jest akurat używane już, więc się nie przejmujcie. No i to jest po prostu takie coś, to się nakłada, o, tutaj ciach i ciach, wszystko sobie, cały kurz sprzątacie. No i też kupiłam zamienniki, bo chcę spróbować, czy po prostu zadziałają tak samo właśnie z Action i to jest Spargo. I tutaj mamy jedną tą rączkę i 5 wkładów. Ja ogólnie tego Swiffera właśnie, jak kupiłam ten zestaw taki początkowy, to były chyba 3 albo 4 wkłady i rączka, albo nawet 1 wkład i rączka, ale jak go użyłam, to od razu kupiłam pakowanie, w których jest 5 wkładów i tutaj je jakby wszystkie spakowałam do jednego, bo mi szkoda miejsca. Jeszcze tych nie używałam, jak będą fajne, to dam Wam znać. No ale tak mi się bardzo ten Swiffer spodobał, że też kupiłam coś takiego, czyli to jest taka rączka długa. I to jest fajne, bo tutaj macie taki przycisk i tym operujecie sobie w ten sposób. Jak macie, nie wiem, jakąś szafę albo gdzieś coś wyżej, gdzie nie dosięgacie, to jest takie teleskopowe, o, widzicie, takie dość długie i ciach, tu jakiś żyrandol albo jakiś, nie wiem, karnisze. Ja to uwielbiam, no i też je można prać, jak widzicie, ten już właśnie był wyprany. Po praniu aż tak dobrze nie działają, ale działają, także ja, wiecie, chcę zużyć tyle, ile się da, żeby nie używać ich jednorazowo. Po prostu zbierają kurz. Właśnie wyhodowałam specjalnie dla Was kurz na parapecie i postaram się nagrać Wam przebitkę, mam nadzieję, że to zobaczycie. One po prostu zbierają kurz, to dosłownie przyciąga ten kurz,
Także ten kurz jakby nie rozlatuje się wszędzie w całym pomieszczeniu, tylko właśnie zostaje na materiale, o tak to nazwijmy. I to po prostu tak ułatwia, bo to po prostu przejeżdżacie i to samo łapie kurz. No, miód malina. No i też genialną rzeczą jest odkurzaczą mop. Jest to Dreamy. Postaram się Wam wrzucić linka po prostu do niego, bo już zapomniałam, który to był, jaka to była nazwa i tak dalej. Wiem, że Dreamy. Jest to po prostu takie urządzenie, które odkurza, czyli no, po prostu zbiera brudy z podłogi i jednocześnie mopuje podłogę. Ma dwa pojemniki na wodę z detergentem czystą i na te już brudy, że tak to ujmę. No i właśnie nadaje się głównie do podłóg, no nie nadaje się do dywanów, o tak. Więc takie wiecie, podłogi typu kafelki, panele i tak dalej. W mig po prostu się sprząta mieszkanie. Fajny ma wyświetlacz, taki bajer, wiecie, na którym tam pokazuje, ile wam baterii zostało, czy tam coś tam, nie wiem, wiecie, jakieś inne informacje, typu, że za mało wody, za dużo wody i tak dalej. No i on też ma opcję samoczyszczenia. Klikam na rączce guziczek i on się samoczyści. Oczywiście, że tam jeszcze zostałem jakieś syfki, potem ja wyjmuję tą rolkę, żeby ona się wywietrzyła, bo potem śmierdzi taką stęchłą szmatą, jak się tego nie zrobi, więc to trzeba pamiętać. No i też wlewa się do niego detergent, który się nie pieni. Są takie dedykowane właśnie do tego typu odkurzaczy. Ja kupiłam na Allegro trzy takie dość spore butelki, chyba za 60 zł i bardzo ładnie, z bardzo ładnymi zapachami, także naprawdę to mi strasznie ułatwia życie. Nienawidziłam myć podłóg przez te wszystkie mopy, wyciskanie wody, chlapanie, wylewanie, wiecie, wymiana tej wody, po prostu to mnie do szału doprowadza, ale tego nienawidziłam, a teraz dzięki temu produktowi tak się myje podłogi, pyk, 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 umyta, wiecie, wysuszona, bo to od razu suszy, jakby zbiera tą wodę, także że zostawię Wam w opisie link do tego odkurzacza i to nie jest sponsorowane, sama kupiłam za swoje pieniądze, polecam Wam. No, także to by było wszystko, jeśli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że coś Wam się tutaj spodobało i coś przemycicie do swojego domu. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, jak to wygląda u Was, czy też używacie któryś z tych produktów i Wam się sprawdza, a może nie, co by mnie to trochę zdziwiło, ale zawsze jest taka możliwość. Także dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zapraszam do następnego. Oczywiście przypominam też, zostawcie kciuka w górę, subskrypcję. Jeśli jeszcze tego nie robicie, zostawcie komentarz, chociaż emotikonkę. Do zobaczenia. Buziaczki. Pa, pa.